Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu z Rogerem Moorhousem, autorem książek historycznych, autorem książki o bitwie obronnej 1939 roku. Książka o tyle niezwykła, się nazywam Agaton Koziński, jestem dziennikarzem dziennika Polska Times, miesięcznika Nasza Historia. Książka o tyle niezwykła, bo to, że Polacy dużo wojnie obronnej 1939 roku wiedzą, to jest coś oczywistego, no bo od najmłodszych lat uczyliśmy się tego w szkole podstawowej, ale to, że obcokrajowiec zajmuje się tym tematem, tematem marginalnym nawet dla specjalistów spoza Polski interesujących się II wojną światową, jest wydarzeniem bez precedensu, bo tego typu publikacji, w której autorzy nie polscy opisują polską kampanię wrześniową, polsko-niemiecką kampanię wrześniową, właściwie się nie zdarza. Także tym większy zaszczyt dla mnie móc prowadzić spotkanie z tak świetnym autorem, który w tak wyczerpujący sposób potraktował ten temat i opisał go naprawdę z drobiazgowością, na jaką nie decydują się nawet polscy autorzy. Dzień dobry raz jeszcze i pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Dlaczego właściwie pan, historyk stuprocentowo brytyjski, kraju, który ma tak imponującą historię, tak długą historię, tak rozległą historię, zdecydował się opisać ten jeden nie najdłuższy miesiąc z historii świata? Yes, it is a peculiar fascination of mine. Jest to dosyć taka dziwna fascynacja z mojej strony. I first got interested in Polish history, as I've explained to you before, back in before 1989. But 1989 for me was probably the catalyst. Zainteresowałem się historią Europy Środkowej już przed 1989 rokiem, ale wydarzenia roku 89 stanowiły pewien katalizator. So I was then I was probably about 20 in 1989. I was working. I'd left school and was out working, and I used to find the whole events of 1989 as it developed. So not just talking about the fall of the Berlin Wall, but the whole year, the developments across Central Europe, I found absolutely fascinating. Miałem wtedy około 20 lat i wydawało mi się, że te wszystkie wydarzenia, które obserwowałem w mediach przez cały rok 89, były fascynujące. And obviously in that process, I think very often in the British narrative we tend to focus much more exclusively on the fall of the Berlin Wall as the sort of seminal moment, but I'm sure we all remember, you will all remember how important as a forerunner to that process Poland was, and that's how I remember it as well. W narracji brytyjskiej zwracamy głównie uwagę w tamtym okresie na upadek muru berlińskiego, i który staje się, to wydarzenie jest takim centrum, czy jest uważane za początek upadku bloku wschodniego, ale ja uważam, jak wiecie wszyscy Państwo, że Polska była pierwszym krajem, gdzie te wydarzenia się zaczęły. So that for me was a very sort of formative experience, because it not only I think opened my eyes to the idea of history as a sort of living entity. That sounds a peculiar phrase, but as a living entity, and it's something that's not fixed, that history can literally change almost overnight. Mnie te doświadczenia i te wydarzenia, można powiedzieć, że ukształtowały moje zainteresowanie historią, bo wtedy odkryłem, że historia jest żywa, że nie jest to coś zamkniętego, co już się nie zmienia, ale że cały czas się toczy. But it also opened my eyes to a wider interest in Central Europe, and that was it was on the back of 1989, the events of 89, that I went to university to study history. And then I ended up as a student of Norman Davies after a couple of years. So that began this process and exercised that fascination. Ale był to również początek mojego głębszego zainteresowania historią Europy Środkowej, bo to po tych wydarzeniach postanowiłem iść na uniwersytet, stałem się potem uczniem Normana Daviesa, współpracowałem z nim i dalej rozwijałem swoje zainteresowanie tym okresem. But then much closer to
answering your question, after all of that as a prelude, is that the previous big book that I did, which was The Devil's Alliance, Pacte Diabolique, which was on the Nazi-Soviet Pact, really helped again to crystallize my understanding that this particular topic on the September campaign is almost, it sounds silly to say, but it's almost completely unknown in the English-speaking narrative of the war. Później, kiedy pisałem moją książkę, moją poprzednią, większą publikację Pakt Diabłów, zdałem sobie sprawę, że ten okres wojny obronnej, polskiej wojny obronnej jest, może to dziwnie zabrzmi, ale jest kompletnie nieznany na Zachodzie. So we know that the campaign took place, of course. We know it happened, but we don't know really anything about it in the English-speaking narrative. So that, you know, for me as a historian, I thought that's a very good place to start, is where you've got, you know, an important event, but one in which, you know, the majority of your, certainly English-speaking readers, know nothing about it. So I thought that was a perfect opportunity to try and fill the gap. Więc oczywiście my wiemy, że ta kampania wrześniowa miała miejsce, ale nie wiemy nic o niej, nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. I uznałem, że ten, że byłby to świetny taki początek dla mnie do badania i publikowania na ten temat, kiedy postanowiłem wybrać ten jeden okres czy epizod, o którym nikt nie wie, który jest taką luką w narracji anglojęzycznej. To zacznijmy od początku, od 1 września. Antony Biwo w swojej książce Druga wojna światowa stawia tezę, że Druga wojna światowa tak naprawdę nie jest wojna, tylko to jest seria mikrowojen, wojen lokalnych, wojen regionalnych, które się toczą jakby na oddzielnych, zamkniętych teatrach, które się po prostu dzieją w jednym momencie i przez to ułożyły się w coś, co dzisiaj nazywamy Drugą wojną światową. W związku z tym Druga wojna światowa nie ma jednej daty, kiedy ona się rozpoczęła. W innym momencie zaczęła się na Dalekim Wschodzie, w innym momencie zaczęła się w Europie właściwie też się rozłożyła w kilku cyklach. Pan tutaj, mam wrażenie, w tej książce, pan nie ma wątpliwości, że wojna zaczęła się, Druga wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku. Dobrze zrozumiałem przesłanie książki? I think if it's possible, both positions are probably correct. It's certainly true that you can look at the Asian theater and you can say that Chinese and the Japanese are fighting already from 1937, and that is a conflict that continues all the way up until 1945. So that certainly, you know, there's continuity back to 1937. Obviously, the Americans come in 1941. So I can see that the point that Anthony is making with that does make sense. I think if you look at the European war, to me, I think the European war, I would date it on the 3rd of September. And that's not to sort of, you know, deny Poland's central role in that opening campaign, it's the opposite. But that's the point at which Britain and France come in defense of Poland, however nominal that defense is, so it's a very long sentence. But that's the point at which it becomes a world war, because they bring their empires and so on with them. Widzę, że oba te stanowiska w pewnym sensie mogą być właściwe. Rozumiem punkt widzenia Antoniego, bo można powiedzieć, że w azjatyckim teatrze wojny Chiny i Japonia walczą już od 1937 roku, a ich konflikt kończy się dopiero w 1945, więc można powiedzieć, że wojna w Azji zaczęła się wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę w Europie, to gdybym miał wyznaczyć jakąś datę początku wojny, powiedziałbym, że to było 3 września 1939 roku. I nie dlatego, że odmawiam Polsce jej roli w tym konflikcie, ale wręcz przeciwnie, to właśnie 3 września Wielka Brytania i Francja przyłączyły się do wojny w obronie Polski. I think there's a wider point to make there, and this is one that I make in the introduction to the book, which is probably why you bring it up, which is that I think all of those various narratives and chronologies that people use, are, you know, that's all
perfectly understandable. That's all fair enough, and it's tied up with their own national and regional histories. The one that sticks out is that of the Soviet Union. And the Soviet Union, this is particularly important in this case, because the Soviet Union's narrative of the war is that it begins in 1941, when they're attacked by Germany. And as everyone in this room knows, but sadly very few people beyond this room, but certainly in Britain anyway, know, that's an entirely mendacious narrative, because Soviet Union is there as an aggressor alongside Hitler. Invasion of Poland, 17th September. Invasion of Finland on the 30th of November, 1939. Occupation of the Baltic States, occupation of Bessarabia. It's there for the first 22 months of the war as an aggressor. And that's obviously the bit that they tend to ignore when they date their war from June 1941. Jednak co ważne, i piszę o tym we wstępie do swojej książki, wszystkie te narracje mówiące o różnych datach początku II wojny światowej są w pewnym sensie zrozumiałe. Każdy kraj mówi o początku wojny, podaje datę początku wojny wtedy, kiedy sam przystąpił do konfliktu. Natomiast to, czego nie da się uzasadnić, to data rozpoczęcia II wojny światowej według narracji rosyjskiej, ponieważ oni nadal twierdzą, że dla Rosji II wojna światowa zaczęła się w czerwcu 1941 wraz z inwazją niemiecką na Związek Sowiecki. Jest to narracja zdecydowanie kłamliwa, ponieważ wiemy, że Związek Sowiecki przystąpił do II wojny światowej jako agresor i był obecny w II wojnie światowej jako agresor przez pierwsze 22 miesiące wojny, rozpoczynając od agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku, później na Finlandię w listopadzie 1939 roku i wreszcie kraje bałtyckie. So that was one of my primary intentions with the book, was to actually try and give as much detail as possible to the Soviet invasion, to make sure effectively that it becomes part of the Western narrative, because at the moment it isn't, and that frustrates me enormously, because it's like a belated victory of Stalinist propaganda, that it's absent. So I wanted to try and make sure that it was in the narrative, so that the next time, you know, the next generation of British historians or American historians who write about this can actually write about it in a sort of proper and thorough way, and they can actually say that there were two invasions of Poland in 1939 rather than just one. I dla mnie jednym z głównych celów napisania tej książki było to, aby właśnie opisać szczegółowo inwazję sowiecką na Polskę, po to, żeby ta część wojny, żeby ta inwazja również znalazła się w narracji zachodniej, ponieważ jest w niej nieobecna w tej chwili. Chciałbym, żeby ta książka posłużyła przyszłemu pokoleniu brytyjskich, czy amerykańskich, czy w ogóle zachodnich historyków jako źródło, tak żeby pisząc o historii II wojny światowej mogli pisać o niej w prawdziwie i uwzględniając również i ten etap. Dla Polaków wrzesień 1939 roku jest doświadczeniem, które dotyka każdego. To jest dramat w każdym możliwym wymiarze tego słowa. Wojskowym, politycznym, społecznym, gospodarczym. Dramat pojedynczych ludzi, dramat całych rodzin. Do dzisiaj w rodzinach są żywe wspomnienia tego, co się działo we wrześniu 1939 roku, w czasie II wojny światowej. Z pokolenia na pokolenia są przekazywane dramatyczne doświadczenia tamtego momentu. No ale siłą rzeczy, jako ofiara niemieckiej i radzieckiej agresji, mamy do tego stosunek subiektywny. Pan ma do tego więcej dystansu. W 1939 roku Brytyjczycy nie ucierpieli w wyniku wojny. Czy ten wrzesień 1939 rok musiał się potoczyć w ten sposób, jak się potoczył? Czy to było, nie wiem, zrządzenie losu, procesy polityczne, które działy się poza Polską, czy jednak Polska miała możliwość manewru tak, żeby dramatu września 1939 roku uniknąć? You say that Britain is removed from this process, or at one remove is distanced from it. I mean, we are entirely distanced from this, particularly from this history. I'll come back to the question in a minute. Mówi pan, że Wielka Brytania ma większy dystans. Jesteśmy rzeczywiście całkowicie zdystansowani do tej historii. The question of whether another outcome is possible for Poland in 1939
is one that, you know, understandably, I think it interests and exercises a lot of Poles. It's a question I've been asked a lot. I wrócę jeszcze do tego. Natomiast pytanie, czy był możliwy inny wynik, czy rok 39 mógł potoczyć się inaczej, jest to pytanie, które często zadają, słyszę w Polsce i jest to zrozumiałe dla mnie. And I think it's actually rather difficult to see an alternative or more positive outcome. I know that's a difficult thing to say because it is such a catastrophic outcome, but I can't honestly see anything different. Ale szczerze mówiąc, jest to trudna rzecz dla mnie, jest mi trudno o tym mówić, ponieważ jest to tragiczne i katastrofalne dla Polski, ale nie widzę innego, nie widzę, jak inaczej mogłyby się potoczyć wydarzenia tamtego roku. And Poland's fundamental problem in 1939 is that it's stuck between two rather barbaric totalitarian regimes. Główny problem Polski w 1939 roku polega na tym, że znajduje się ona pomiędzy dwoma barbarzyńskimi reżimami totalitarnymi. And while those two regimes are in a position of antipathy towards one another, then Poland can exist in some relative degree of security. I dopóki te dwa reżimy są sobie wrogie, dopóty Polska może istnieć w jakimś względnym bezpieczeństwie. But as soon as the Germans and the Soviets find common cause, as they do with the Nazi-Soviet Pact, then it's pretty clear that Poland is in a very difficult situation. Ale jak tylko Niemcy i Sowieci znajdują wspólny cel, tak jak się zdarzyło w przypadku Paktu Ribbentrop-Mołotow, Polska natychmiast znalazła się w bardzo trudnym położeniu. So the only option that Poland might have had would have been prior to that stage to have effectively hitched itself, allied itself in some way to either one. Więc Polska mogłaby może uniknąć swojego tragicznego losu, gdyby przyłączyła się, zjednoczyła się z którymś ze swoich agresorów, ale byłoby to bardzo nieprzyjemne i niewygodne miejsce dla niej. So this idea that's often raised in Poland, that Poland would have been better off had it made an arrangement with Nazi Germany earlier in 39, late 38, to be a junior partner in some sort of, you know, later German attack on the Soviet Union. That's not a morally comfortable place to be. I często słyszę taką sugestię w Polsce, że Polska mogłaby może uniknąć tragicznego losu, który spotkał ją później w drugiej połowie 1939 roku, gdyby pod koniec 1938 czy na początku 1939 roku sprzęgła się z Niemcami w jakimś, jako młodszy partner, może w jakiejś w celu późniejszego ataku na Związek Sowiecki. Ale byłoby to bardzo złe, Polska byłaby wtedy w bardzo złym położeniu. All of the problems that sort of obsess the current, you know, generation of Poles with this talk of, you know, Polish death camps and all of this stuff in inverted commas, in effect that would become the truth in that scenario, because Poland would as a junior partner would, you know, the Holocaust would still happen. Anti-Semitism doesn't go away because Poland is a junior partner of the of Nazi Germany. Poland would in that scenario would be actively compliant in the Nazi Empire. That's not a comfortable place to be. Wszystkie te, cała ta frazeologia, która dzisiaj tak bardzo denerwuje Polaków, kiedy mówi się o polskich obozach koncentracyjnych i tego typu retoryka, która dzisiaj jest bardzo dla nas drażniąca, byłaby, te wszystkie rzeczy byłyby zgodne z prawdą w takim przypadku, ponieważ Polska byłaby młodszym partnerem Niemiec, Holokaust i tak miałby miejsce, a Polska musiałaby wtedy Niemcom rzeczywiście pomagać i kolaborować z Niemcami w tym celu. And the other point to make is that Poland in 1939 is always in its strategic planning, is always anticipating if war comes that it would have alliances, that it would have foreign powers that would come to its aid, and it does all it can to secure those foreign alliances. Has the alliances of the British and the French, military alliances that they, you know, they both sides promised to come to Poland's aid in the event of foreign aggression. So from Poland's perspective, Poland's done everything it can
to make its position as secure as possible in that very difficult situation I described. The problem is, of course, the British and the French do not honor those commitments in the way that the Poles were expecting. Poza tym Polska w roku 1939 liczy na swoich sprzymierzeńców, robi wszystko, co w jej mocy, żeby zabezpieczyć sobie aliantów na Zachodzie i pomoc ze strony innych mocarstw. I myślę, że nie mogłaby zrobić nic więcej. Problem polega jednak na tym, że Brytyjczycy i Francuzi nie spełnili swoich zobowiązań umownych. No właśnie, to przejdę może do tej kwestii, bo nawet w 1939 roku, gdy retoryka wojenna Adolfa Hitlera, gdy jego ambicje są już niemalże widoczne jak na dłoni, napięcie czuć już, noty dyplomatyczne jednoznacznie wskazują na przygotowania Niemiec do otwartej wojny, wydaje się, że Polska jest stosunkowo dobrze zabezpieczona na tą okoliczność. Z jednej strony jesteśmy związani bardzo silnymi sojuszami wojskowymi z Francją, z Wielką Brytanią, odnowionymi przecież jeszcze wiosną 1939 roku z Francją i w sierpniu 1939 roku z Wielką Brytanią. No i z drugiej strony dwa imperia, które dążą do zerwania z istniejącym wersalskim status quo, czyli Związek Radziecki i Niemcy, nawzajem się nienawidzą, nawzajem nie są w stanie się dogadać, że ruch jednego pociągnie za sobą konsekwencje ruch drugiego i się nawzajem zaczęłyby ze sobą zniszczać. A jednak te gwiazdy geopolityki ułożyły się w ten sposób, że dwóch największych wrogów zaczęło się sprzysięgło przeciwko Polsce, a z kolei dwóch naszych sojuszników zawiodło, nie wywiązali się z deklaracji, z traktatów, które podpisali. Nie wiem, mieliśmy pecha, czy to rzeczywiście był taki moment, co spowodowało, że ten wrzesień 39 tak się rzeczywiście potoczył, bo to jednak, jakbyśmy mieli rachunek prawdopodobieństwa obliczać, to wcale nie był najbardziej prawdopodobny scenariusz. Czy był jednak? Yeah, your premise is entirely correct, the way you describe it. This is very much, we could describe it as a perfect storm, both strategically and politically and militarily. Ma pan całkowitą rację. Moglibyśmy opisać tę sytuację jako doskonały sztorm, taki prawdziwy sztorm, w którym wszystko ułożyło się, wszystkie okoliczności polityczne i militarne i ekonomiczne złożyły się na tę sytuację, która zaistniała. So Poland is threatened by two brutal totalitarian regimes who have somehow found themselves in harness. Poland finds itself some allies in the British and the French who don't deliver in the way that they're expected to. So actually, you know, I can't see, it's hard to criticize Poland too much in that period, in the immediate period of the run-up to the war. I find it difficult to criticize Poland retrospectively because I think they did everything that they could. Także Polska znalazła się pomiędzy, czy w szponach dwóch agresywnych państw, które miały na celu rozpętanie wojny, z jakiegoś powodu sprzęgły swoje siły. Natomiast dwóch potężnych aliantów, potężnych sprzymierzeńców Polski nie dopilnowało swoich zobowiązań umownych, także ja nie widzę powodu do tego nie widzę powodu, żeby jakoś Polskę specjalnie krytykować, czy postępowanie, czy działania Polski przed dzień wojny. I mean, there are criticisms that could be leveled at Poland, and I think in this respect, if you look back at the 1930s and even into the 1920s, you know, a more effective investment in the armored branch of warfare, for example, even motorization would have helped in 1939. But that's very much, again, reading history backwards. The money wasn't there for it, the economy wasn't strong enough to do it. Even if you trebled the investment that was made in motorization and armor in the interwar years, it still wouldn't be a fraction of what the Germans are spending on the same thing. So even in that case, it's very difficult to see that much is done wrong.
Oczywiście, że można byłoby poddać Polskę, postępowanie polskich władz pewnej krytyce. Na przykład można by powiedzieć, że w latach 20. i 30. Polska mogłaby zainwestować więcej w zbrojenia, mogłaby bardziej zmotoryzować swoje siły zbrojne, ale z drugiej strony patrząc wstecz i widzimy, że Polska nie miała tej zdolności ekonomicznej i finansowej do tego, żeby dokonać takich działań i zresztą nawet gdyby potroiła swoje wydatki na zbrojenia w tamtym okresie, to i tak nie byłaby w stanie później w 1939 roku wiele więcej wskórać niż rzeczywiście dokonała. Polska też popełniła jeden zasadniczy błąd. Bardzo długo sztab generalny przygotowywał Polskę do wojny ofensywnej. Polską armię do wojny ofensywnej, no bo z jednej strony Francja, z drugiej strony Polska miały ruszyć na Niemcy, żeby je przymusić do respektowania traktatu wersalskiego. Też Polska przygotowana do ofensywy miała utrudnione możliwości obrony w przypadku ataku Niemiec. No a Francja i Wielka Brytania ze swoich deklaracji się nie wywiązały i nie broniły zbrojnie decyzji traktatu wersalskiego, nie wywiązywały się z traktatów podpisanych z Polską. Co sprawiło, że 3 września Paryż, Londyn wypowiedziały wojnę, a potem ograniczały się tylko do zrzucenia ulotek? Yeah, that's a very good point. There were discussions in the later 1930s about a possible a preemptive attack on Germany. To jest bardzo dobre pytanie. Na początku lat 30. były rozmowy na temat takiego zapobiegawczego ataku na Niemcy. But Britain and France, of course, are in a very different place, both socially and politically, in the 1930s. They're still in the stage of appeasing Germany. Appeasement is not necessarily the dirty word that, you know, certainly some in Britain still seem to think it is. It's actually quite a rational policy. Ale Francja i Wielka Brytania w tamtym okresie nie były gotowe na takie działanie. Oba kraje nadal wierzyły w politykę appeasementu, które dzisiaj to słowo uważa się za brudne słowo, ale nie jest tak. Myślę, że to była bardzo rozsądna polityka w tamtym okresie. And appeasement was based on the assessment, which was very common in both Britain and France, that Germany had to some extent been harshly treated at the end of the First World War. And that had spurred the rise of Hitler, and as a way of trying to head off Hitler's potential aggression towards his neighbours, if you meet some of those demands, that in some way he would be moderated, his demands would be modified, and that was, in a sense, appeasement is a very sort of honourable effort to maintain the peace. The problem is that it is interpreted in Berlin as an expression purely of weakness, rather than being a concession from a position of power, it's just treated as an expression of weakness. Polityka appeasementu była wynikiem takiej teorii panującej w Francji i Wielkiej Brytanii, że Niemcy były zbyt ostro potraktowane w Wersalu i że przyjście Hitlera do władzy było bezpośrednią konsekwencją tego, że Hitler wysuwał żądania, które Niemcy rozumieli jako żądanie poprawienia tej sytuacji, a więc polityka appeasementu była rozumiana jako próby zaspokojenia tych żądań i z nadzieją, że wtedy agresja Niemiec zostanie złagodzona. So there's no desire to confront Hitler until essentially the spring of 1939 with the invasion of the rest of Bohemia Moravia. And at that point the primary intention is actually just, again, it's just to think we must draw a line in the sand to say, if you go further than this, we will be at war. And that's what is said to Hitler. That's what is said to Hitler with the guarantees. And then later on in August of 1939, the problem for the British and the French is that they expect that Hitler will cease and desist from his activities,
from his aggressive activities merely because they've raised their voices. But the problem is there's no plan B, that if he calls that bluff, then there's no plan B to actually do anything in the aftermath. I dopiero te mocarstwa dopiero rozumieją, że należy jakoś bardziej mocniej rozmawiać z Hitlerem na wiosnę 1939 roku, ale w tym momencie Hitler już widzi, że czy rozumie te działania Wielkiej Brytanii i Francji jako słabość. I podczas kiedy Wielka Brytania i Francja uważają, że one że wystarczy, że podniosą głos, żeby Hitler wycofał się ze swoich żądań i zmienił swoje postępowanie. One nie mają żadnego drugiego planu, nie mają żadnego pomysłu czy planu na to, co zrobią, jeżeli Hitler nie zareaguje w oczekiwany sposób na ich żądania. So there's a degree of, if you like, there's a degree of great power arrogance in that assumption, just expecting that Hitler would do what they told him to do. Więc mamy tutaj przejaw takiej arogancji wielkich mocarstw, które oczekują, że po prostu Hitler zrobi to, co one, czego one żądają, tylko dlatego, że podniosły głos. A jeszcze... Dobrze, chciałem, właśnie dokładnie chciałem to zaproponować w tym momencie, także przekazuję, to może panu i za chwilkę panu z tyłu. Według mnie kluczowa była data 12 września, Abbeville. Tam właśnie Wielka Brytania pokazała, że chce poświęcić Polskę, tak jak Chamberlain poświęcił Czechosłowację. Francja również zamiast, no mogła bardzo łatwo przystąpić do działań, wysłała tylko wojska, które zdobyły ileś tam setek rowerów i rozrzucali te ulotki. I to była ta właśnie Drôle de Guerre. Ja uważam, że to jest data decydująca. Tu Anglicy całkowicie zawiedli, no ale to była taka doktryna. Angielska doktryna była taka, że walczymy do ostatniego żołnierza, ale nie swojego, tylko obcego. Liczyli również na to, że Hitler po połknięciu Polski pójdzie na Rosję. I w ten sposób Brytyjczycy się wywiną z tego wszystkiego. Także uważam, że 12 września była możliwość odwrócenia losów wojny i losów Polski. Jakie jest pana tego zdanie? No Chamberlain po prostu zachował się, można by go nazwać bardzo brzydko, po polsku tak jak Patton się zwrócił do jednego z dowódców rosyjskich, jak się spotkali nad Łabą, mówi ja nie będę pił ze sukinsynem, tak? No ale potem wypili, bo Rosjanin powiedział, ja też mogę pana uważać za sukinsyna, no to wypijmy jako dwaj sukinsyni. Także tu Brytyjczycy zawiedli, no i Francuzi również. Niech pan powie coś o Abbeville, bo ja uważam, że to jest kluczowa data. Yeah, I think you're absolutely right. Actually, Abbeville is probably too late for that sort of betrayal. Zgadzam się całkowicie i uważam nawet, że Abbeville to jest zbyt późna data na to, żeby uważać, że ją za kluczową. Because there is no contingency plan for anything to be done, except for the French who had made concrete commitments, which they then failed to deliver on. Bo już wcześniej nie było żadnego konkretnego planu na konkretne działania, oprócz tego, że Francuzi złożyli konkretne Polsce konkretne obietnice. The problem is there's no political will either in Britain or France to actually go on to the offensive against Germany. Ale problem polega na tym, że ani Francja, ani Wielka Brytania nie miały woli politycznej, żeby rozpocząć ofensywę przeciwko Niemcom. Now I don't see that, and you allude to this in your question, I don't see that as a sort of a conspiracy against the Poles, in a way, you know, wanting to sacrifice the Poles that Britain and France might be the ones that are attacked last. I don't see that. I see it more as more ineptitude than conspiracy. Ale ja nie widzę w tym żadnej konspiracji czy spisku przeciwko Polsce, tak jak pan sugeruje, żeby poświęcić Polskę. Raczej widzę to jako niekompetencje ze strony Wielkiej Brytanii i Francji, czy niechęć do działania. So there were genuine possibilities for a much more robust French attack through the Saar, which you mentioned, and that was pathetic the way it was done.
And also that the British and the French, you know, that we, or Britain was capable of dropping leaflets on Germany if we were sensible and serious about carrying out the war, we would have been dropping bombs on Germany. But again, so it was technologically possible, but it wasn't politically possible at the time. Więc Francja i Wielka Brytania miały rzeczywiście możliwości do tego, żeby w jakiś bardziej energiczny sposób zadziałać. Francja mogła przeprowadzić bardziej energiczną i skuteczniejszą ofensywę w zagłębiu Sary. Natomiast Brytyjczycy, jeżeli mogli zrzucać ulotki na Niemcy, to mogli równie dobrze zrzucać bomby. Także technologicznie były możliwości do tego, żeby zrobić coś więcej, żeby przeprowadzić energiczną ofensywę, ale nie było to możliwe politycznie w tamtym okresie. So for those reasons, because of those failings, I do describe British and French policy in this period as a betrayal. I think it is a betrayal of Poland, but it's a betrayal, I think, out of ineptitude rather than conspiracy. I z tego powodu uważam postępowanie Wielkiej Brytanii i Francji za zdradę Polski i piszę o tym w książce. Natomiast nie uważam tego za spisek, nie jest to jakaś celowa zdrada, jest to po prostu zdrada wynikająca z niekompetencji. Very appreciated in Poland. It is quite appreciated in Poland that you have taken up this task to inform Western audience, Western readers about Polish point of view and about Polish situation in 1939. However, I would strongly argue against your idea of moving beginning of the World War II from 1st of September to 3rd of September. This would support some German and Russian accusations of Poles as those responsible for unleashing of the World War II. You are aware that there are such theories. Why not 1st of September? Is Poland not worth? Is not good enough to start defense, not attack, but defense in September the 1st. After we have willingly, because of, well, inept diplomacy and because of lots of disinformation and because of split of public opinion in Poland, we have willingly accepted role of proxy of those who paid this heavy loss, demographic loss, blood loss. This is, of course, not just a moral issue, because we are overly moralizing our Polish policy as well, because our diplomacy in 1939 was based on disinformation and on medieval honor code, not on real interests of Polish people and Polish nation. Mm-hmm. Polish people shouldn't have accepted the first blow. First blow was supposed to go to the West, not to Poland. And of course, guarantee was a fishy guarantee. It was guarantee moral, very immoral in my view. It was not material, because there were no material, not possibilities. There were possibilities
for French, for instance, to bomb Berlin. We were telling about bombing Berlin by Polish Air Force. No, we had no such possibility, but French had possibility. French defended by Maginot Line, etc., etc. Safe and waiting. There was, of course, you know that it was decided by French and British not to give any substantial material support to Poland. Thank you. Of course, I would like to say to tell you that it is not because of lack of interest in your book that we have rather modest presence here. Thank you. Nie wiem, trzeba pytanie przetłumaczyć. Okay. Do you want to translate any of that? Spróbuję. Bardzo doceniamy to, że podjął się pan opisania i wyjaśnienia zachodnim czytelnikom sytuacji i pozycji Polski w 1939 roku. Jednak nie zgadzam się z pana teorią co do wyznaczenia rozpoczęcia II wojny światowej 3 września zamiast 1 września, ponieważ ta teoria wydaje się wspierać propagandę niemiecką i sowiecką mówiącą o tym, że Polska, że to Polska była winna rozpętania II wojny światowej i że to Polska zaczęła II wojnę światową, podczas kiedy Polska wzięła na siebie rolę tej ofiary, która przyjęła pierwsze uderzenie wojny. I mając przymierze z Wielką Brytanią i z Francją, okazało się, że nie może na nie liczyć, że to przymierze nie było ani moralne, ani też materialne, ponieważ nie było żadnych planów, żeby je wypełnić ze strony naszych zachodnich aliantów. Pierwsze uderzenie nie miało być na Polskę, ale miało być na Zachód, a jednak to Polacy zostali pierwsi zaatakowani i ponieśli największe straty materialne i osobowe w tej wojnie. On this question of the date, I don't see that in the same sense as you do, as of being enormous significance. I think why I mentioned the date of the 3rd is that is the date at which Britain and France nominally come in as allies of Poland, and they bring with them their empires. So by definition, it becomes a world war at that point. That's why I would date it from the 3rd. That's not to suggest that Poland's fighting prior to that point is not serious or is not as grievous as it was. I'm not making that point at all. Jeżeli chodzi najpierw o datę rozpoczęcia II wojny światowej, to przyjmuję tę datę. Nie uważam, żeby to było jakoś tak bardzo istotne, natomiast przyjmuję datę 3 września, ponieważ to wtedy Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny, wnosząc ze sobą swoje imperia i czyniąc w ten sposób tę wojnę wojną światową. Natomiast to nie mam zamiaru ujmować wagi pierwszych dni walki Polski przeciwko Niemcom. Nie miałem zamiaru stwierdzać, że nie chcę powiedzieć, że polska obrona w pierwszych 3 dni wojny była nieznacząca. And the idea that in any way would support the old Soviet narrative or even the current Russian sort of propaganda narrative that Poland is in some way responsible for its fate in 1939. I mean that Russian propaganda today is increasingly ridiculous. And that none of us need to pay any attention. I uważam, że propaganda sowiecka i współczesna propaganda rosyjska mówiąca o tym, że Polska jest odpowiedzialna że to Polska ponosi odpowiedzialność za swój los w 1939 roku i podczas wojny w ogóle. Uważam, że ta retoryka jest żałosna i że nie powinniśmy w ogóle zwracać na nią uwagi. German propaganda now is propaganda. German thinking now. Germany now is obsessed with its own guilt. Dzisiaj Niemcy są mają obsesję na punkcie swojego własnego poczucia winy. So there's no question of pointing the finger at Poland and saying in some way that Poland was at fault in 1939. I don't think those words would ever
cross a German politician's lips today. Więc nie sądzę, żeby jakikolwiek niemiecki polityk w dzisiejszych czasach pozwolił sobie na uwagę taką, że to Polska jest winna wybuchu II wojny światowej. Now, if we're talking about German propaganda during the war, and particularly in 39, then it's a different story. O wojennej propagandzie niemieckiej, a w szczególności z pierwszego roku wojny, z 39 roku. So the entire premise of Germany's propaganda output prior to the war, just prior to the war, and then immediately after the outbreak of war, after their invasion, is to paint Poland as the aggressor. That Poland had been, carrying out border aggressions for weeks and months before 1st of September, and Gliwice incident, Hochlinden, all of these operations, which were staged by the Germans, was their way of trying to make Poland isolated away from its allies and portray it as the aggressor. To cała propaganda niemiecka przeciwko Polsce w tamtym okresie ma na celu przedstawienie Polski jako agresora. Są organizowane pseudoataki Polaków na Niemców czy na tereny przygraniczne po stronie niemieckiej po to, żeby wyizolować Polskę od jej aliantów, sprzymierzeńców na zachodzie i żeby pokazać Polskę jako agresora, jako tą, która prowokuje Niemcy do rozpoczęcia wojny. But crucially, no one in Germany is saying that today. Ale oczywiście i co bardzo ważne, nikt w Niemczech dzisiaj tego o tym nie mówi. Znaczy nie mówi, w ten, nie podtrzymuje tej retoryki. I mean, I would say nobody except for some lunatics on the extreme right. Za wyjątkiem jakichś wariatów na skrajnej prawicy. I don't think we need to take them seriously. Ale nie sądzę, żebyśmy musieli ich poważnie traktować. Jeszcze pytanie tu jest z końca sali. Dzień dobry, Michał Orzechowski, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Po pierwsze, no bardzo miło, że pan odwiedził Polskę i my się cieszymy, no może nie tyle, że ktoś przedstawia polski punkt widzenia, tylko w ogóle się stara podejść do historii, stara się obiektywnie podejść do historii, może w ten sposób powiedzmy. Ja bym troszeczkę tak dał może perspektywę, czy to była tylko konspiracja, ten aby wyli te wydarzenia z 1939 roku, czy to była konspiracja specjalnie Brytanii przeciwko Polsce, bo to jest stara propaganda niemiecka. Zobacz Brytanię, co zrobiłaś. Natomiast mnie interesują przede wszystkim te punkty, gdzie zależą od woli ludzkiej, a nie takich rzeczy jak przypadku, burzy, karmy, czy innych wydarzeń typu burza czy śnieżyca. Wola ludzka, która wpływa na podjęcie lub też nie podjęcie jakiejś decyzji. To znaczy, pierwsza data to jest 1933 rok. Polska proponuje Francji wspólne uderzenie przeciwko Hitlerowi, Niemcom. Francja odmawia. To jest decyzja władz francuskich. Decyzja. To nie jest żadna karma, przypadek, zbieg okoliczności czy inne wydarzenie losowe. To jest decyzja władz francuskich. Potem jest 1938 rok, kiedy Polska się zwraca do Czechosłowacji o wspólny sojusz. Rząd, premier Czechosłowacji odmawia, mimo apeli elit czechosłowackich. Potem się okazuje, że był już wtedy sowieckim agentem. Ale to znowu wola, odmawia. Armia niemiecka idąca na Polskę w 1939 roku korzysta ze sprzętu czechosłowackiego, który stanowi do 1/3 czołgów i samolotów. Polacy tego nie mogli przewidzieć w swoich żadnych kalkulacjach, że będą musieli walczyć zarówno z armią uzbrojoną w niemieckie, jak i czechosłowackie samoloty i czołgi. Trzeci moment, kiedy jest decyzja ludzka, to jest właśnie Abel Wil, 12 września, w pełni się zgadzam, to jest bardzo ważna data. Jeszcze ważna data to jest 16 września, to jest dzień przed rosyjską, sowiecką inwazją. Sytuacja wojsk polskich, wojska polskie według ówczesnych, według analiz ówczesnej sytuacji wojskowej są pobite, ale nie rozbite, dalej walczą. Liczba żołnierzy jest mniej więcej podobna z 1 września i spokojnie można walczyć jeszcze kilka miesięcy, tak jak Finlandia. To jest między innymi Bellona, przedmoście rumuńskie. Więc jakiekolwiek rozmowy, że takie czy inne ustawienie wojska polskiego było złe czy dobre, jest w ogóle nieistotne, bo wojsko polskie dalej walczy. A Niemcom kończy się benzyna i amunicja. Natomiast nie tylko Polska była tak potraktowana, bo 38 Czechosłowacja, Polska, następnie Finlandia, która przez 3 miesiące samotnej walki, mimo obietnic, też nie dostaje praktycznie żadnej pomocy.
Dopiero w walkach w Norwegii Wielka Brytania z Francją zaczynają próbować coś robić, tak? W 1939 roku, 12 września w Abbeville, tam się decydowało, czy armia francuska z dodatkowym uzupełnieniem armii brytyjskiej, która mogła pomóc lotniczo i jako flota, ale nie siły naziemne, bo główna wola to jest armia francuska przede wszystkim, która decyduje się pomimo opinii publicznej francuskiej, która w ponad 74% jest za tym, żeby się Niemcom powstrzymać, jednoosobowo podejmuje w osobie premiera decyzję nie. I teraz jest pytanie takie, czy z punktu widzenia zimnego, brutalnego egoizmu brytyjskiego, francuskiego, nie zaatakowanie było błędem z ich powodu, ponieważ stracili swoje siły na 6 lat wojny, zamiast załatwić to w 3 tygodnie, co mówili też niemieccy generałowie, co ocaliłoby oba imperia. Że z punktu widzenia zimnego, brutalnego brytyjskiego egoizmu niepomożenie Polsce czy innym krajom tego regionu było błędem z punktu widzenia wielkich interesów Wielkiej Brytanii jako imperium. Dziękuję. I would agree with a lot of that. Zgodzę się z panem w wielkiej części. As I said, I think there's a whole combination of factors that influence British and French opinion in the run-up to 1939. Uważam, że jest bardzo dużo różnych czynników, które wpłynęły na działania i opinie brytyjskie i francuskie w 1939 roku. There is the mentality of appeasement, as I've described. There is the the aspect of great power arrogance, as you say, egotism. Mamy tutaj całą tą teorię appeasementu, jak mówiłem wcześniej, tak jak pan wspomniał, mamy do czynienia też z arogancją wielkich mocarstw, którą pan nazwał egoizmem. There's the element that certainly British opinion tended to be, certainly government opinion tended to be more favorable towards Germany than necessarily towards somewhere like Poland. Poland was just seen as yet another European state. Germany was a great power. Mamy też ten element sympatii w rządzie brytyjskim w stosunku do Niemiec, ponieważ Polska była widziana jako po prostu jeszcze jakieś tam środkowe europejskie państwo, podczas kiedy Niemcy były widziane jako mocarstwo europejskie. And there's that aspect that Britain and France, certainly government circles, what we might call the elite nowadays, are almost to a man and a woman, are more concerned about the revolutionary potential of Stalin's Soviet Union than they are about Germany. And they see Germany potentially as a bulwark against the Soviet Union. So this stays their hand as well. So there are various factors that feed into this inaction in 1939. Mamy też ten aspekt w kręgach rządowych, które nazwalibyśmy dzisiaj elitami Francji i Wielkiej Brytanii, które bardziej obawiały się rewolucyjnych dążeń Związku Sowieckiego niż Niemiec i uważały Niemcy za dosyć skuteczny bufor czy obronę przed rewolucją sowiecką czy postępem rewolucji sowieckiej i to też powstrzymywało ich przed działaniami. Więc w tamtym okresie, w 1939 roku było wiele różnych czynników, które złożyły się na to brak działania ze strony Wielkiej Brytanii i Francji. So as I've said, there would have been possibilities for British and French action in 1939. France could have been more robust in the Saar, and Britain could have started bombing, but there is crucially no political will to do so. I tak jak powiedziałem, rzeczywiście Francja i Wielka Brytania miały możliwości do tego, żeby działać bardziej aktywnie. Francja mogła zachowywać się bardziej energicznie w zagłębiu Sary. Brytyjczycy mogli rzeczywiście bombardować Niemcy, ale co najważniejsze, żaden z tych krajów nie miał woli politycznej do podjęcia takich działań. And incidentally, I mean, I think you raised the question of French opinion. French opinion is more divided than that of the British. You know, it was the French who had the phrase "mourir pour Danzig," you know, question mark, earlier in 1939. So they were much more divided on the idea of standing by Poland than British public opinion was. Natomiast jeśli chodzi o opinię publiczną we Francji, to była ona o wiele bardziej podzielona niż opinia publiczna w Wielkiej Brytanii. To we Francji ukuto pytanie "mourir pour Danzig," czy mamy umierać za Gdańsk. I Francuzi byli o wiele bardziej podzieleni pod tym względem niż Brytyjczycy.
So I think there's a profound failing on the British and the French part, and I describe it as a betrayal. But there's no evidence, what I've seen in official documents, you know, cabinet discussions and so on. There's no evidence that this is in any way the idea of sort of throwing Poland to the wolves in the hope that you'll be eaten last. It is ineptitude, but it's not in any sense, I don't think, a conspiracy. Więc rzeczywiście Wielka Brytania i Francja głęboko zawiodły i nazywam to po imieniu w swojej książce, mówię tutaj o zdradzie. Natomiast w żadnych dokumentach, które miałem w ręku, czy dyskusjach gabinetowych w Wielkiej Brytanii, nie ma mowy o tym, żeby celowo rzucić Polskę Hitlerowi na pożarcie z nadzieją, że Wielka Brytania będzie ostatnia. Także nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby podejrzewać spisek. There's always a problem with running sort of counterfactual arguments like this. Zawsze tego rodzaju argumenty, które podważają rzeczywiste fakty, powodują pewne problemy. Because it's in the realm of essentially a fantasy, it's very difficult to, you know, pull any sort of sensible conclusions out of it. I think in this case, had France attacked with more vigor in the Saar, which was entirely possible within their capability, had the British been willing politically, they were technologically able to bomb Western Germany, so had they been politically able to do that, that would have resulted in Germany withdrawing some forces from the Polish front, certainly. Ponieważ poruszamy się tutaj w sferze wyobraźni, więc trudno jest stwierdzić, co by rzeczywiście się zdarzyło, ale uważam, że istotnie, jeżeli by Francuzi zadziałali zgodnie ze swoimi możliwościami w Zagłębiu Sary, gdyby rzeczywiście poważnie zaatakowali Niemcy, gdyby Brytyjczycy rzeczywiście zbombardowali Niemcy, a byli technologicznie w stanie to dokonać, to by spowodowało, zmusiło Niemcy do wycofania części swoich sił z Polski, odciążając w ten sposób wojsko polskie. Well, this is the question. Now, ale tutaj mamy właśnie problem. Now, in terms, we'll come to the Russians in a minute. Britain and France, as we know from their performance in 1940, are morally very weak in terms of morale. They're very weak. Ale wiemy z tego, co wydarzyło się w roku 40 we Francji, Wielka Brytania i Francja w tamtym okresie były bardzo słabe moralnie. So even though the French might have made considerable gains against in their Saar offensive, in this scenario that we're playing, I think it's doubtful that they would have been galloping eastward to Poland's aid. Więc nawet gdybyś w tym naszym wyobrażonym scenariuszu Francuzi rzeczywiście zachowali się bardziej energicznie, to wątpię, czy rzeczywiście gnaliby na pomoc Polsce pełną parą na wschód. So that aspect alone of the British and the French being more robust in their reaction, I don't think that necessarily changes the constellation of the war to any sizable degree. It might actually just lengthen the war for Poland. Więc nie wydaje mi się, żeby większe zaangażowanie Wielkiej Brytanii i Francji we wrześniu 1939 roku w jakikolwiek sposób znaczący zmieniło losy wojny. Być może po prostu przedłużyłoby wojnę na froncie polskim. So the wider question which you just raised is that of what Stalin would have done in the event of a more robust Western reaction. Mamy natomiast też pytanie o to, co zrobiłby wtedy Stalin, jeżeli Wielka Brytania i Francja zachowałyby się bardziej energicznie. And I think here we fall into the trap of imagining that Stalin's decision to take what he has promised under the secret protocol to the Nazi-Soviet Pact
in 1939 is purely the timing of that is purely determined by Western inaction. Ale myślę, że jest błędem wyobrażanie sobie, że włączenie się Stalina do wojny zgodnie z postanowieniami paktu Ribbentrop-Mołotow czy jego tajnego protokołu było uzależnione wyłącznie od działania czy braku działania ze strony Francji i Wielkiej Brytanii. But I think that's a misconception as well. There are other factors that play into Stalin's timing in 1939 as well. To jest też błędna koncepcja, ponieważ są również inne czynniki, które wpływały na zachowanie Stalina w 1939 roku. He is under pressure from Berlin to come in and do what they had agreed they would do under the secret protocol. Wywiera na niego wpływ czy presję Hitler, starając się wymusić na nim wykonanie postanowień tajnego protokołu z paktu Ribbentrop-Mołotow. He's concerned about the ongoing battle at Khalkhin Gol in Manchuria against the Japanese. Stalin również toczy wojnę w Manchurii z Japonią i przejmuje się bardzo tym, co dzieje się w bitwie pod Nanking Gol. Which crucially only ends on the 16th of September. I bitwa ta kończy się 16 września, co jest bardzo ważne. And of course, he part of his intention in signing the Nazi-Soviet Pact is that in an ideal situation, Germany and the Western powers would end up at war. I właściwie celem Stalina, czy główną intencją Stalina przy podpisywaniu tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow była nadzieja, że w końcu Hitler i zachodnie mocarstwa kapitalistyczne rzucą się sobie do gardeł i będą walczyły między sobą. And that's a conflict in which he's already declared himself neutral, so it doesn't necessarily stop him from coming in and taking the lands that have been promised to him by Hitler. I w tym konflikcie Stalin już określił swoją neutralność, więc atak ze strony Francji i Wielkiej Brytanii na Niemcy niekoniecznie by go powstrzymał przed wkroczeniem do wschodniej Polski. So there's a lot more going on in determining Stalin's timing than just looking at the Western powers, is my point. Więc moment wkroczenia Stalina do Polski jest determinowany wieloma innymi czynnikami, również nie tylko tym, co dzieje się na zachodniej granicy Niemiec. Czy ktoś z Państwa, jeszcze któryś z wątków chciałby... A, przepraszam. Pan się za filarem ukrył. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Bardzo się cieszę, że ktoś z Zachodu interesuje się naszą historią i to jest wielka zasługa i dla nas, i dla Zachodu, bo niestety jak do tej pory Zachód wykazywał się co do sytuacji Polski raczej niekompetencją i te wszystkie niekorzystne sytuacje dla nas wynikające, ale również dla Zachodu z tego wynikały. No być może jeszcze w czasach napoleońskich, jak walczyliśmy, to być może Napoleon nas docenił. Ale spójrzmy na historię Europy. Nie ma Polski, jest pierwsza wojna. Druga wojna zaczyna się, bo Polska chce być, a nie, że ma jej nie być, po prostu. Zwróćmy uwagę na jedną sytuację. Rzeczywiście ani Francja, ani Anglia w 1939 do wojny nie były gotowe. Nie były gotowe w 1938. Ale w tym momencie, kiedy plan Piłsudskiego wojny prewencyjnej z 1933 roku, zresztą świetnie opisany w książce pana Leszka Moczulskiego Wojna prewencyjna z Niemcami, w tym momencie... Gdyby zachodnie mocarstwa razem z Polską uczyniły tę wojnę prewencyjną, to potencjał militarny nasz, a niemiecki, byłby taki, że wiadomo, jaki byłby rezultat dla Niemiec. Niekorzystny po prostu. Rozumiem, że nie tylko czynnik niegotowości przyczynił się do zdrady, ale również ten czynnik moralny, o którym pan tutaj wspominał. Bo co się stało w pierwszej wojnie? Była wielka bitwa pod Verdun, to była rzeź. To była dla Zachodu wielka trauma Verdun. Zresztą świetnie to opisane jest w książce pana Konrada Tomasza Lewandowskiego
Bezsilność i zemsta prawdy polecam. Czyli kiedy społeczeństwa nie były gotowe, armie nie były gotowe, no to stała się zdrada, na której my bardzo źle wyszliśmy, ale sojusznicy Francja i Anglia też źle wyszli. No to po prostu chciałem podzielić się moim spojrzeniem na tą sytuację. Nie wiem, jeśli pan by chciał coś dopowiedzieć tutaj, czy coś takiego jakoś, to bardzo proszę. Thank you. I would agree with all of that. Dziękuję, zgadzam się z panem całkowicie. As I've said, there's no the military capacity is not there, the political will is not there to act. There's a certain myopia towards Central Europe. I mean, Chamberlain famously described Czechoslovakia as a faraway place about which we know nothing. Na zachodzie nie ma, Zachód nie jest militarnie gotowy do wojny, nie ma woli politycznej do tego, żeby przystąpić do wojny i również cierpi na krótkowzroczność, jeżeli chodzi o wschodnią Europę. Wiem, że Chamberlain wyraził się o Czechosłowacji w 1938 roku jako jakimś odległym miejscu, o którym nic nie wiemy. So I would agree with everything you said. I mean, the only one thing I would perhaps try and alter from what you said was the question of Napoleon. I think Napoleon, rather than being a particularly favorable towards Poland, I would say he probably exploited Poland rather than. Jedyna rzecz, z którą nie zgodziłbym się w pana wypowiedzi, czy może zmieniłbym jakoś w pana wypowiedzi, to pana komentarz na temat Napoleona, ponieważ Napoleon raczej nie był nie chodziło o to, że Napoleon doceniał Polaków, raczej był od tego daleki, a wręcz uważam, że wykorzystał Polaków. But everything else I would agree with. Ale zgadzam się ze wszystkimi, z całą pozostałą częścią pana wypowiedzi. Nie, pan, może teraz ja podam mikrofon. Another one. Czy Chamberlain był uczniem dobrym Lloyd George'a? Bo w ich postępowaniu widać pewne podobieństwa w odniesieniu właśnie do krajów Europy Wschodniej, do Polski. Yes, as I said, in that example where he describes Czechoslovakia, you know, faraway place about which we know nothing. Tak, jak powiedziałem w tym przykładzie o wypowiedzi Chamberlaina na temat Czechosłowacji jako w odległym miejscu, o którym nic nie wiemy. I think there is a myopia, and I've said this in a number of different ways already, but I think there is a myopia in British government circles towards Central Europe. I powiedziałem już o tym na kilka sposobów, ale wierzę, że zachodnie rządy cierpiały na krótkowzroczność, jeżeli chodzi o Europę Wschodnią. And for that generation of politicians, they'd grown up with a map in which Poland didn't exist. I to pokolenie polityków dorastało z mapą Europy, na której Polska nie istniała. In which Czechoslovakia didn't exist. Gdzie nie było Czechosłowacji. And the great power, the great cultural power, the great industrial power of Central Europe is Germany. A największym mocarstwem kulturowym i przemysłowym Europy były Niemcy. So if you'd asked people like Chamberlain to create some sort of league table in their minds of, you know, the powers of Europe, Germany would have been at the top. Więc gdyby ktoś poprosił Chamberlaina, żeby stworzył taką może skalę najważniejszych państw Europy, to on na ta, czy listę, to ta lista zaczynałaby się od Niemiec. Because of all that baggage from the 19th century. Ze względu na cały ten bagaż z XIX wieku. And by definition Poland would not have been anywhere near the top. I oczywiście Polska nie byłaby nigdzie blisko, na żadnym z pierwszych miejsc tej listy. For the same reasons. Z tego samego powodu. And added to that, Chamberlain, as I said, I'm not enormously critical of him for appeasement per se, but he was not the man to lead the country into war. I ja nie krytykowałbym Chamberlaina może zbyt ostro za politykę appeasementu, tak jak już mówiłem, ale on nie był tym przywódcą, który powinien był prowadzić Wielką Brytanię do wojny. Because he's leading the country then in a policy which is a direct contradiction or refutation of everything that he had tried to achieve. Bo on musiał prowadzić swój kraj w tej sytuacji w kierunku, który był kompletnie przeciwny do wszystkiego, które, co do tej pory próbował osiągnąć. So that was his great failing in 1939,
was a little bit like Mrs. May trying to negotiate Brexit, więc... was that he was trying to prosecute a policy that he fundamentally didn't believe in. Więc jego brak sukcesu w 1939 roku był podobny do tego, co przydarzyło się pani Theresie May ostatnio, że musiał wykonywać politykę, w którą nie wierzył osobiście. Czy ktoś z państwa jeszcze, bo auto... Aha, proszę was. Dzień dobry. Mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, w jaki sposób i czy jest jakakolwiek reakcja Brytyjczyków na pana książkę? Czy jest jakaś dyskusja właśnie w Wielkiej Brytanii? Czy w jakiś sposób oni zauważają ten problem, który jest w pana książce przedstawiony? I drugie pytanie. Pan mówił tutaj o takich scenariuszach, o których teraz się mówi, że Polska mogła współpracować z Niemcami, ale pana zdaniem no, to było tak naprawdę niemożliwe. Ale ja mam właśnie takie pytanie, bo wiele krajów w Europie Środkowej, Rumunia, Bułgaria, Węgry, tą współpracę podjęły. I co ciekawe, Polacy, którzy byli koalicjantami, byli członkami tej koalicji antyhitlerowskiej, zostali potraktowani w taki sam sposób, bo trafili do sowieckiej strefy wpływów. A co ciekawe, na Węgrzech były możliwe nawet wolne wybory, tak? W 40 chyba bodajże 5 czy 6 roku dopiero później komuniści przejęli władzę. I ja mam takie pytanie, czy ten jednak scenariusz nie był, czy ten scenariusz tak naprawdę nie był realny właśnie tej współpracy z Niemcami i czy też jeżeli chodzi o kwestie ludności żydowskiej, czy jednak nie byłoby, Polska nie miałaby pewnego wpływu na Hitlera, żeby no nie było Holokaustu, bo dopóki admirał Horthy rządził na Węgrzech, to tak naprawdę oczywiście były jakieś represje skierowane wobec Żydów, ale nie było tam mordowania, nie było wywożenia do obozów koncentracyjnych, dopiero kiedy krzyżostrzałkowcy przejęli władzę, no to oni do tego rękę przyłożyli i ciekawi mnie Pana jeszcze zdanie w takiej kwestii, że Polska właśnie była krajem, który nie brał, Polacy nie brali udziału tak naprawdę w Holokauście. No byli szmalcownicy, ale ci byli karani przez państwo podziemne, a szereg tych krajów, Rumunia, Litwa, Węgrzy, no w sposób czynny brali udział w mordowaniu Żydów. I wobec tych krajów nie ma takich oskarżeń o to, że właśnie oni byli brali udział w Holokauście, nie ma wysuwanych roszczeń, a wobec Polski, która w tym udziału nie brała, takie roszczenia są wysuwane. Dziękuję. Jeśli mogę ja na pierwsze pytanie o opinię Wielkiej Brytanii, to z tego co wiem, recenzje książki ukazały się we wszystkich najważniejszych gazetach Wielkiej Brytanii. Zwykle były obszerne, uruchamiały dyskusje i wszystkie były utrzymane w bardzo pozytywnym tonie. Oczywiście auto lepiej to widzi niż ja z Polski. Yeah, I mean that in answer to the first question, you have to appreciate that the level of knowledge and understanding in Britain and elsewhere is astonishingly low on this. W odpowiedzi na pana pierwsze pytanie musimy pamiętać o tym, że poziom świadomości tych wydarzeń w Wielkiej Brytanii i w ogóle na Zachodzie jest bardzo niski. And this speaks to what I was saying earlier about this myopia, if you like, in London and elsewhere about Polish history. Tej krótkowzroczności w stosunku do historii Europy Środkowej, która panuje w Wielkiej Brytanii i w innych miejscach na Zachodzie. But I'm happy to say is changing. Ale cieszę się, że mogę powiedzieć, że to się zmienia. So in the last probably 10-15 years, we now, you know, we have our every nation has its own rather parochial narrative of the Second World War, and ours is, you know, D-Day and Dunkirk and Battle of Britain and all of that stuff. But there are aspects that include Polish contributions now. For example, you know, the 303 squadron in the Battle of Britain, the Enigma contribution of the Polish mathematicians. This is now part of our own narrative.
I oczywiście każdy kraj ma swoją własną taką zaściankową narrację dotyczącą II wojny światowej. Nasza koncentruje się na lądowaniu w Normandii, na zachodnim teatrze działań. Natomiast w ciągu ostatnich 15 lat widzę, że również polskie elementy pojawiają się w naszej narracji, tak jak udział dywizjonu 303 w bitwie o Anglię, czy udział polskich inżynierów w rozszyfrowywaniu Enigmy. So I think it is beginning to change. Więc myślę, że to zaczyna się zmieniać. And that rather parochial narrative is becoming a bit more inclusive of other narratives and a bit more ecumenical. I że ta zaściankowa narracja zaczyna być coraz bardziej inkluzywna i włączać też inne perspektywy i staje się coraz bardziej ekumeniczna. So I can only hope that this book will help to fill that gap in terms of the early phase of the war, the first campaign of the war. Więc mam nadzieję, że moja książka przyczyni się do tego, żeby wypełnić tę lukę dotyczącą pierwszej fazy wojny. I mean, this is the period in the British narrative that we call the phony war, in which not much happens. I to jest okres, który w Wielkiej Brytanii nazywamy śmieszną wojną, czy sztuczną wojną, podczas którego nic się nie dzieje. Changing the narrative of a country's sort of story of its history is a little bit like trying to turn around a supertanker. I kiedy próbujemy zmienić stereotypy czy narrację narodową jakiegoś kraju, to tak jakbyśmy chcieli zmieniać kierunek wielkiego tankowca. So it takes a lot of time, a lot of effort and goodwill. To zajmuje dużo czasu, dużo wysiłku i dużo dobrej woli. So it's too early to say, but I'm hopeful that that we will turn the supertanker around. Więc jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby to powiedzieć z pewnością, ale mam nadzieję, że uda nam się tego tankowca zawrócić. The second question about this impossibility, or I would say undesirability of a Polish arrangement with Hitler. I drugie pytanie dotyczące niemożliwości, czy też tego, że złym pomysłem byłoby układanie się z Hitlerem przed wojną. You make a good point by raising that comparison, particularly with Hungary. I think that's a very good point to raise. Ma pan rację, próbując porównać sytuację Polski z sytuacją na Węgrzech, w szczególności. Hungary also, of course, has a large Jewish population. There are a couple of fundamental differences in that relationship. Crucially, Hungary is not a Slav state. You remember Hitler's hatred was primarily for Jews. That is not tactical. It's a visceral thing for Hitler, his hatred of the Jews. Węgry również w tamtym okresie były krajem, które o dużej populacji narodowości żydowskiej. Natomiast czy musimy pamiętać, że różnica w relacji pomiędzy Niemcami a Węgrami, a relacji między Niemcami a Polską głównie opierała się na tym, że Węgrzy nie są narodem słowiańskim. Natomiast polityka antyżydowska niemiecka nie była polityką strategiczną, ale raczej polityką rasową. And of course Poland has a much larger Jewish population than Hungary did, even though Hungary's was large. So that rather argues against any sort of accommodation being made in a sensible way. It would, as I said, I think it would just end up with a Polish state as a puppet of Berlin being made complicit in the Holocaust. Polska miała o wiele większy procent ludności żydowskiej niż Węgry, mimo że na Węgrzech było bardzo wielu Żydów. I myślę, że między innymi z tego powodu byłoby niemożliwe, żeby Polacy w jakikolwiek sposób mogli zmienić politykę Niemiec w stosunku do ludności żydowskiej, a raczej rząd polski stałby się taką kukiełką, która by wykonywała żądania Niemiec. And the other question is that of how Poland sort of comes out of all of this. And you're right. It's after all of this, Poland comes out of this
as a satellite of the Soviet Union, as a communist state until 1989. There's no happy ending until 1989. I oczywiście jeszcze ostatnia część pana pytania, to, że Polska wychodzi z wojny bez szczęśliwego zakończenia. Nie staje się, mimo swoich wielkich ofiar i mimo tego, że była po stronie aliantów, zostaje satelitarnym państwem Związku Radzieckiego. And on top of all of that, Poland is the country that's sort of singled out and given this reputation of being complicit in the Holocaust and all, when it actually has the cleanest record of all of those states that you mentioned. I jeszcze w dodatku oskarża się o współpracowanie i kolaborowanie z Hitlerem i przykładanie się do Holokaustu, podczas kiedy to Polska ma właściwie najczystsze konto, jeżeli chodzi o to, spośród tych wszystkich innych środkowoeuropejskich państw. Which is absurd, of course. Co oczywiście jest absurdem. But I, again, to go back to that question of a possible arrangement with Hitler, that puts Poland on the wrong side of morality, on the wrong side of history. How it pans out in the long term, it's almost impossible to tell. Ale czy Polska mogłaby układać się z Hitlerem i wejść w przymierze z Hitlerem przed wojną, co oczywiście postawiłoby Polskę po złej stronie, niewłaściwej stronie moralności, niewłaściwej stronie wojny, i nie da się przewidzieć, w jaki sposób by to się skończyło dla Polski po wojnie. But I don't see that it puts Poland in a more comfortable place. Ale nie widzę, żeby to w jakikolwiek sposób mogło Polsce pomóc. Mamy rzadką okazję gościć historyków brytyjskich, a to jest na pewno dla Polaków bardzo ważne. Czy pana zdaniem Brytyjczycy mają coś na sumieniu w ukrywaniu prawdy o katastrofie gibraltarskiej i śmierci generała Sikorskiego? To wystarczy odpowiedzieć tak lub nie. Yeah. Pani tak znakomicie tłumaczy, że nie będę się wysilał na swój angielski język. Więc co do alternatywnej historii, chciałbym powiedzieć, że istniała realna możliwość w negocjacjach, właściwie to nie były negocjacje, ale w rozmowach w 1938 roku z Niemcami polskich, wynegocjowanie nie przymierza, ale neutralności, która by otwierała możliwość przejścia przez Polskę na zachód. Poza tym chciałem dodać, że ja się urodziłem w 1930 roku i mój ojciec zginął w 30 roku. W 1939. First question about Sikorski. Yes, it doesn't look good. Pierwsze pytanie dotyczące śmierci generała Sikorskiego, to rzeczywiście nie wygląda to zbyt dobrze. Now, of course, I don't know, and the only people that might possibly know are the people who made that decision for those files to be closed for a further 50 years. I oczywiście ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jedynymi osobami, które znają odpowiedzi na to pytanie, mogą być ci, którzy zdecydowali, żeby utajnić je na te archiwa na kolejne 50 lat. The only thing I would say in defense of a potentially innocent answer to that question is that they very often apply peculiar criteria to the closing of files, like for example that somebody mentioned in those files is still alive. Jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć na obronę stanowiska Wielkiej Brytanii w tej sprawie, jest to, że kryteria związane z, czy decydujące o tym, żeby utajnić jakieś dokumenty, są czasami bardzo dziwne. Na przykład można utajnić dokumenty z tego powodu, że ktoś, kto jest w nich wymieniony, jeszcze żyje. But I agree with the premise of your question that it doesn't look good. Ale zgadzam się z założeniem pana pytania, że to nie zbyt dobrze wygląda. The second question, yes, about the alliance, about a potential alliance. It was about German-Polish alliance. Neutrality.
neutrality. Yeah, neutrality. I think we have to be careful here with judging Germany and the Soviet Union particularly in retrospect as sort of normal, rational states. Drugie pytanie dotyczące potencjalnego utrzymania neutralności Polski w wyniku rozmów z Trzecią Rzeszą, to uważam, że powinniśmy być bardzo ostrożni oceniając zarówno Trzecią Rzeszę Niemiecką, jak i Związek Sowiecki z perspektywy czasu jako normalne, racjonalne państwa. This is the problem that I think contemporary politicians had at the time. I myślę, że to jest ten sam problem, z którym borykali się współcześni im politycy. I think it's the problem that politicians during the Cold War had with regard to the Soviet Union. Myślę, że ten sam problem istniał również wśród polityków w okresie zimnej wojny w stosunku do Związku Sowieckiego. And I think it's the same problem that contemporary politicians have with regard to Putin's Russia. I myślę, że to jest ten sam błąd, który popełniają nam współcześni politycy w stosunku do Rosji Putina. These are not normal states. These are rogue states. To nie są normalne państwa, są to państwa bandyckie. So in the case of Germany in the 1930s, I mean, look at how, you know, Chamberlain's gentleman's agreement with Hitler went, the agreement at Munich went. Now those were pieces of paper in that phrase that were torn up within 6 months. Więc jeżeli chodzi o Niemcy hitlerowskie, to możemy przyjrzeć się, jak został potraktowany przez nie, została potraktowana przez nie dżentelmeńska umowa z Chamberlainem, czy umowa z Monachium. Po prostu były to jakieś świstki papieru, które zostały porwane w ciągu 6 miesięcy. So they were agreements and treaties that were entered into rationally, logically, honestly on the British side, and yet you saw the result. Były to układy i umowy, które Brytyjczycy zawarli w dobrej wierze, mając nadzieję na honorowe ich wypełnienie przez drugą stronę, i może widzimy, jak to się skończyło. So I think this is the problem we have. We are retrospectively looking at Germany as if it's not a rogue state. Więc problem tkwi w tym, kiedy patrzymy w retrospektywie na Niemcy jako kraj nie bandyckie państwo. And I fully understand, and you mentioned, you know, your father fought and died in 1939. Absolutely, my sympathies. We have to. It's fully understandable that Poland would almost look for any solution retrospectively that saves itself from the dreadful fate that it has during World War II. I completely understand that. I rozumiem, dlaczego Polska ze swojej perspektywy, i bardzo współczuję panu utraty ojca w 1939 roku, dlaczego Polska poszukuje, czy Polacy poszukują jakiegoś wyjaśnienia, czy jakiejś innej alternatywnej sytuacji, czy rozwiązania sytuacji z 1939 roku. But to put ourselves as historians, we have to deal with the facts in front of us. Ale jako historycy musimy spojrzeć na fakty, które są przed nami. And if we put ourselves in the shoes of the politicians of 1939, it's very difficult to see a better solution than the one that was arrived at. I jeżeli postawimy się w miejscu polityków polskich w 1939 roku, to jest trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek lepsze rozwiązanie. Robert Fuss, chciałem zadać panu jedno pytanie. Przede wszystkim pana pozdrowić i podziękować za to, że pan tyle w pracy włożył w dość obiektywne podejście do historii Polski i wyjaśnienie tych pewnych spraw, ale chodzi o to, ja zadam jeszcze pytanie, bo dopadła sprawa katastrofy w Gibraltarze i śmierci generała Sikorskiego 4 lipca 1943. No, była znana postać Kima Philby'ego. Oglądałem jakiś taki film jako student historii w 1988 roku, nakręcony przez Polonię Brytyjską, gdzieś tam w Instytucie Historycznym Londyńskim, gdzie padła wyraźnie teza, że że zamachu w Gibraltarze, tam było tak to sformułowane, to już było ponad 30 lat temu, była siatka sowieckich szpiegów w brytyjskich służbach specjalnych, konkretnie w Intelligence Service. A Kim Philby był odpowiedzialny za obszar Morza Śródziemnego, rezydował w Kairze, jego w Gibraltarze nie było. No i tutaj, jaką pan ma teorię na ten temat, ewentualnie jakieś tam przypuszczenia, czy jakieś własne koncepcje? Widzę, że już pan wyraźna sugestia, jaka powinna być kolejna książka, jaki temat kolejnej książki.
Yes. Well, maybe. I don't know. I think the whole... I'm always one of these people who shies away from conspiracy theories. Ja zawsze unikam dyskutowania na temat jakiejś teorii konspiracji, teorii spisku. And this is a subject that I know is obsessed over in Poland, and I understand why. I wiem, że Polacy, dla Polaków jest to bardzo ważny temat i wielu Polaków ma obsesję na tym punkcie i rozumiem dlaczego. But I have to say the outside world is pretty much unaware of who General Sikorski even was. Ale jestem niestety pewny, że świat zewnętrzny w większości jest nawet nieświadomy, nie wie, kim w ogóle był generał Sikorski. So if I were ever to write that book, I'm sure it would go down well in Poland, but I don't think it would sell anywhere else. Więc gdybym kiedykolwiek miał napisać taką książkę, jestem pewien, żeby się dobrze sprzedawała w Polsce, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek był nią zainteresowany poza waszym krajem. Ja chciałem tylko się dopytać o kwestię, którą wcześniej podnosiłem. Cieszę się bardzo, że pan także uważa, że oskarżanie Polski o udział w Holokauście jest irracjonalne, ale interesuje mnie pana zdanie jako historyka, także osoby mieszkającej w Wielkiej Brytanii. Dlaczego właśnie Polska, pod adresem Polski takie oskarżenia są wysuwane, a nie są one wysuwane pod adresem Węgier, które brały udział w Holokauście, Litwy, Estonii, krajów nadbałtyckich, które no, miały swoje oddziały w ramach Waffen-SS i po prostu czynnie brały udział w Holokauście. I wobec tych krajów nie ma tych oskarżeń, nie ma też roszczeń o zwrot mienia, a wobec Polski takie oskarżenia i takie roszczenia są wysuwane. Dziękuję. Yeah, it's a very good question. To jest bardzo dobre pytanie. And it's a bit hard to make too many sort of sensible explanations of it. I trudno jest w jakikolwiek sposób rozsądnie wyjaśnić, dlaczego tak jest. I think there are a variety of possible explanations. Myślę, że jest kilka możliwych wytłumaczeń. One of which is simply the ignorance of the outside world. Jedno z nich to po prostu ignorancja zewnętrznego świata. So when you have journalists on the, you know, New York Times or whatever it is, using this phrase Polish death camps, they're doing so because they look at the map and they look at where Auschwitz is and they look at where Treblinka is and they say they're in Poland, therefore they're Polish death camps. Bo na przykład mamy jakichś dziennikarzy z New York Timesa, którzy w ogóle nic nie wiedzą na temat Europy Wschodniej, patrzą na mapę i widzą, że Auschwitz i Treblinka są w Polsce, na terenie Polski, więc to są polskie obozy koncentracyjne, więc używają zwrotu polskie obozy koncentracyjne. So I think the primary reason behind that, I think is, again, rather than conspiracy, I think it's sheer ignorance. Więc tutaj nie doszukiwałbym się spisku, a raczej zwykłej ignorancji. As a lesser contributory factor, I think there has grown up a narrative, particularly in Israel and by extension in the sort of Jewish diaspora, which sees Poland almost as a sort of public enemy number two. After the Nazis. I drugą przyczyną, którą bym tutaj widział, to, że w Izraelu i w społeczności, czy w diasporze żydowskiej utarła się taka opinia, że Polska jest wrogiem publicznym numer dwa, zaraz po hitlerowcach. And that's the result of, you know, Poland's complex relations with its Jewish minority in the 1930s. Not always happy relations. Wynikiem bardzo złożonych relacji między ludnością etnicznie polską a żydowską ludnością zamieszkującą tereny polskie w latach 30. I te relacje nie były zawsze bardzo pozytywne. And again, to go back to that point, talking about the Holocaust, that, you know, half of the dead of the Holocaust are killed on Polish soil. I wracając do pytania dotyczącego Holokaustu, to połowa ofiar Holokaustu zginęła na terenie Polski. So that it doesn't mean that Poland is complicit, but it almost suggests a sort of a guilt by association. I oczywiście nie oznacza to, że Polacy współpracowali czy przyłożyli się do tego procesu, ale mamy tutaj do czynienia z taką winą przez współobecność, że tak powiem. So there are, I think, a couple of reasons perhaps that might help to explain it, but I agree with the premise of your question. It is absurd. I oczywiście jest to kilka powodów, które mogłyby wyjaśnić tę sytuację, ale zgadzam się z panem, że jest to absurdalne. But I think my
To me the most important explanatory factor is ignorance. Dla mnie najważniejszym czynnikiem wyjaśniającym tę sytuację jest ignorancja po prostu. I jeszcze ostatnie pytanie, już musimy powoli kończyć. All right, so I'm gonna do it in English. My English is better. My English is better. I'm sorry. My name is Oliver Musial, and I have a two questions actually. One was regarding, all the. Excuse me, can you hold the mic closer because I cannot hear. I'm very sorry. So my first question was about, what a lot of people talked about, the possible alliance with Germany. I think you said it like pretty well, that there's also the assumption that Germany is a normal state. Of course, if you ally with Germany, Germany is a rogue state, and which is also like very, very anti-Polish throughout. And I think, would it even work, right? So I think, maybe you could expand and talk about that a little bit. Would the Germans even, accept such a thing in good faith? And second... Excuse me, let me just translate that. All right. Więc pierwsza część pytania dotyczy układania się Polaków, Polski z Niemcami. Zgadzam się z panem, że nie możemy traktować Niemiec w tamtym okresie jako zwykłego państwa. Niemcy są państwem bandyckim i mają i tak zamiar zniszczyć Polskę, więc czy w ogóle coś takiego jak układanie się z Niemcami mogłoby zadziałać? And the second question would be... I have never been to the UK, and I think a lot of people here have not been either. So I don't know. A lot of us, probably me at least, we've not seen that much of the ignorance of, the Western ignorance on, the September campaign. Do you have any, a particularly egregious example of, the complete ignorance, something that maybe motivated you? A druga część pytania dotyczy nieznajomości rzeczy na Zachodzie i w szczególności w Wielkiej Brytanii. Czy ma pan jakieś przykłady tej rażącej ignorancji po stronie Brytyjczyków w kwestii kampanii wrześniowej 1939 roku? So yes, the first question about, whether the Germans would have, carried out some sort of putative arrangement with Poland in good faith. We have gone over this a few times. My short answer is I don't think they would, because they're a rogue Więc state. W odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy Niemcy w ogóle wykonałyby jakąś, czy byłyby w stanie prowadzić jakąś taką politykę, czy mieć relacje z Polską w tamtym okresie, to jak już powiedziałem, byłoby to niemożliwe. Po pierwsze, Niemcy hitlerowskie były państwem bandyckim. So, to reiterate, Germany is a rogue state, it's an ideological state, it's a state whose ideology is fundamentally anti-Polish, anti-Jewish. I think the end result would have been vassal status in some sort of Germanic entity in which Poland would become complicit in the Holocaust. Więc po pierwsze, Niemcy w tamtym okresie były państwem bandyckim, po drugie były państwem ideologicznym też, zdecydowanie nastawione antypolsko i antyżydowsko, więc w najlepszym wypadku Polska mogłaby stać się wasalem Niemiec przez ograniczony okres czasu. And the second question is an interesting one. It's difficult, I suppose, for those of you who have grown up with this history and you understand it instinctively. You've talked about it over the kitchen table, however many times you've heard it from your families. It's hard to appreciate the ignorance elsewhere. I co do drugiego pytania, to myślę, że państwu będzie trudno zrozumieć stopień ignorancji panującej w innych częściach świata, ponieważ wy od dzieciństwa, czy z mlekiem matki wysaliście informacje, czy wiadomości, czy świadomość tego, co wydarzyło się w Polsce w 1939 roku. So I'll give you a couple of examples. The first one is when I was writing the last book, The Devil's Alliance, on the Nazi-Soviet Pact. Więc podam kilka przykładów. Pierwszy z nich to, kiedy przygotowywałem się do napisania mojej poprzedniej książki, Pakt Diabłów. My son was then at secondary school, and I had the opportunity of having a look at his
his school textbook. O pakcie Ribbentrop-Mołotow, mój syn był wtedy w gimnazjum i mogłem przejrzeć jego podręcznik do historii. And the Nazi Soviet pact got precisely 5 lines. W tym podręczniku paktowi Ribbentrop-Mołotow poświęcono dokładnie 5 linijek. So it made mention of this sort of diplomatic arrangement between Hitler and Stalin. Więc wspominano tam o układzie dyplomatycznym między Hitlerem i Stalinem. No mention of the secret protocol. Nie było tam nic na temat tajnego protokołu. No mention of the 22-month relationship between Hitler and Stalin. Ani nic na temat 22-miesięcznej relacji czy stosunków dyplomatycznych między Hitlerem i Stalinem. No mention of the Soviet invasion of Poland. Nie było nic o inwazji sowieckiej na Polskę. No mention of deportations. Nie było nic o deportacjach. No mention of Poles being deported to Siberia and the whole narrative, the Anders Army, all of that stuff. O deportacjach Polaków na Syberię czy armii Andersa nie było w ogóle nic na ten temat. All of that is completely unknown to the ordinary British reader, to, even those that read World War II history. To wszystko jest kompletnie nieznane przeciętnemu czytelnikowi materiałów historycznych w Wielkiej Brytanii, nawet ludziom, którzy są zainteresowani historią. And the second aspect is related to the first, is that if you asked, if you went down a street in Britain and you asked people, you know, which countries invaded Poland in September 1939. A drugi przykład wiąże się bezpośrednio z pierwszym. Gdybyśmy na ulicy zrobili jakąś taką ankietę, przeprowadzili, pytając Brytyjczyków, co wiedzą na temat Polski w 1939 roku. And they'd give you one answer, and it's Germany. Kto napadł Polskę w 1939 roku, to oni by odpowiedzieli Niemcy. So in a sense this, the book is trying to fill that enormous gap, to say Soviet Union invades Poland in 1939. Cavalry against tanks is nonsense. You know, there's all of this sort of mythology in the gap where there should be knowledge. There is just wartime mythology. Więc w mojej książce próbuję podważyć mitologię, która do tej pory wypełnia luki w wiedzy na temat tego, co działo się w Polsce we wrześniu 1939 roku. Piszę w niej o inwazji sowieckiej na Polskę. Piszę o tym, że jak wielkim nonsensem jest stereotyp, że Polacy atakowali czołgi jadąc konno z szablami i tak dalej. So I was trying to fill that gap. I was trying to challenge the mythology and I was trying to put the Poles essentially back into their narrative of Więc September 39. W swojej książce próbuję wypełnić tę lukę, próbuję podważyć całą tę mitologię pokutującą do tej pory na Zachodzie i też staram się przywrócić Polakom ich głos w ich własnej historii. Dziękuję bardzo, że Państwo cierpliwie zostali z nami. Brawa dla autora, właśnie było absolutnie zasłużone. Ta książka jest bardzo ciekawa, jeśli chodzi o szczegółowość opisu tego, co się w 1939 roku w Polsce wydarzyło. Dla polskiego czytelnika, który, jak autor zauważył, z mlekiem matki wysał wiedzę o tym. Mimo wszystko poziom szczegółów, jaki tam się pojawia, jest naprawdę imponujący. Tym bardziej pozostaje się cieszyć, że ta książka również jest znana po angielsku, że czytają również angielscy brytyjscy czytelnicy, bo dla nich, jak tłumaczył Roger Mulhouse, to jest zwyczajnie biała plama w historii. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Autor bardzo chętnie podpisze książki.